Kim był James Roy i co robił w Cieszynie? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w książce, której promocja miała miejsce 3 lutego w sali pod Brunatnym Jeleniem w Cieszynie. Ale to opracowanie to przede wszystkim wspomnienia samego Roya, jego subiektywne spojrzenie na miejsca, ludzi i czas, w którym przyszło mu poznać Cieszyn. Przyjechał kiedyś do Cieszyna w 19 roku, w lutym, pewien Szkot. Był wykładowcą uniwersyteckim, czyli nie był zupełnie przeciętną osobą. Przyjechał do środkowej Europy, której w ogóle nie znał i w ogóle nic o niej nie wiedział. Najpierw był zaskoczony, potem się zachwycił i przeczytamy to w tej książce, że jak już wrócił do tej Szkocji, to bardzo tęsknił za tym, co tutaj go spotkało. Były to przyjemniejsze chwile, mniej przyjemne, ale to było takie bardzo, bardzo bogate życie towarzyskie również członków tej komisji, którzy pochodzili z różnych państw. Także to jest taka, może takie zapiski obyczajowe, bardzo ciekawe zapiski obyczajowe. Jest trochę faktografii, oczywiście jest faktografia, ale to nie jest książka historyczna w tym sensie, że będziemy czytać, co tu komisja urodziła i kto na kogo narzekał, ale raczej co oni robili przez dzień, że szli na Jaworowy, albo że szli do winiarni u Szulca, albo że szli na bankiet właśnie do hotelu pod Jeleniem, albo różne inne przygody, jakie się spotykały. Także bardzo mile to się czyta i zapraszam do lektury. No właśnie, a gdzie my tą książkę możemy zdobyć? Należy pofatygować się do Muzeum Śląska Cieszyńskiego i otrzymać ją w darze, ponieważ jest to książka finansowana z projektu Wyszehradzkiego, także jest nie do sprzedaży. Zapiski Roya zostały przetłumaczone z języka angielskiego na język czeski i polski i wydane razem. Dwujęzyczne było również spotkanie promocyjne książki. Tłumaczyliśmy to we dwójkę, czyli w tej książce są trzy wersje językowe. Najpierw ta anglojęzyczna, ta oryginalna angielska wersja autora, James Alexander Roya. Potem jest wersja czeska, którą tłumaczył dr Tomasz Rusek, a potem jest wersja polska, którą ja tłumaczyłam z pomocą dobrych duchów. Wybór miejsca promocji książki był nieprzypadkowy, podkreślała dyrektor Muzeum Śląska Cieszyńskiego. To był bardzo romantyczny pomysł, żeby właśnie tutaj tę promocję zorganizować. Dr Tomasz Rusek marzył o tym, żeby właśnie tam, gdzie członkowie komisji mieszkali, gdzie się stołowali, gdzie bywali, gdzie dyskutowali, żeby tam ta promocja się odbyła, także udało się to dzięki Państwu misiarzom, którzy zawiadują tym teren. Bardzo się z tego cieszymy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.